awansu do drugiej rundy eliminacyjnej mistrzów. Jednak Wolfsy nie grają i o tym można było się przekonać już w pierwszych sekundach dzisiejszego spotkania, bowiem uwaga, Lech Poznań prowadzi już 1-0 z Karabachem Agda. W pierwszej minucie gola strzelił Beldę po asyście Amarala, a przypomnę, że podopieczni Johna van der Broma do Baku udali się już z jednobramkową zaliczką, bowiem faktycznie przed tygodniem tu na stadionie miejskim przy ulicy Kuperskiej w Poznaniu Lech wygrał z Karabachem do golu Michała Liszaka z 41 minuty spotkania. Wtedy asystę zanotował Joel Pereira. O tym jednak, że czeka Lecha trudny mecz, pewnie może świadczyć seria, jaką Karabach Agdam w ciągu ostatnich 8 sezonów odnosi w europejskich parach, bowiem trzeba przypomnieć, że Karabach przez ostatnie 8 lat rokrocznie gra co najmniej w fazie grupowej europejskich rozgrywek. Po jednym razie była to Liga Mistrzów i Liga Konferencji Europy i aż 6 razy Liga Europy. Zatem Lech może coś robić, życzę, że Rywala. Dzisiejszy mecz toczony jest w upale, niektóre prognozy mówią o tym, że temperatura będzie sięgać nawet 37 stopni Celsjusza. Dodatkowo atmosferę na pewno będą podgrzewać azerscy kibice, których na trybunach zasiadło dziś kilkanaście tysięcy. Karabach Agdam jest niewygodnym rywalem dla polskich drużyn, bowiem w przeszłości eliminował już Legię Warszawa, Piasta Gliwice czy Pasma Kraków. Thank you.